Jezusa, bo oni nas nagrywają. Ja mam pytanie do Państwa. Ja ale odnośnie tutaj już Pan mówił księgi pamiątkowej. Znalazła się tak, że są to bardzo ważne historyczne dokumenty, także jest to już w urzędzie odnalazło się. Mam pytanie do wszystkich radnych, do Pani Wójt. Czy ktoś by był przeciwko, żeby w tym pomieszczeniu powieszono krzyż? Jeżeli nie, to ja chciałbym właśnie wnioskować, żeby obowiązkowo, tak jak w Sejmie, zawisł krzyż. Ponieważ żyjemy w kraju, gdzie ponad 90% społeczeństwa jest społeczeństwem katolickim i w związku z napływem obcej cywilizacji, innego wyznania do Europy. Ale tutaj są kochane i grekokatolicy, prawosławni, szanowali po prostu nasze polskie tradycje. Ja jestem osobą świecką, uważam, że to, co tutaj dzisiaj nie jest. Wystarczy. Ale to przecież widuję Pana w kościele nieraz. Ale to jest panowie też, organistą. Dobrze. Teraz nie, pozwolicie Państwo, teraz ja głos zabiorę, bo się nie dobrze. Miesiąc kwiecień jest miesiącem, w którym składamy oświadczenia majątkowe. Przypominam, do końca kwietnia. Stan posiadania na koniec roku 2015. U Pani Justyny jest dostępne pismo, w którym tam były zaznaczone uchybienia z tych osób. Ale dobrze, dobrze. Ale to trzeba wnieść poprawki? Nie, no w tym nowym, żeby zapoznać się, żeby nie uwzględnić to cenę uniknięcia na tym roku. Przyszłość. Godziny komisji. Część z Państwa zasygnalizowała mi, że komisje są ustalane za wcześnie. Drodzy Państwo, to Wy ustalacie sami sobie te godziny. Proszę je tak ustalać. Tutaj moja prośba, apel do przewodniczących poszczególnych komisji. Są to Wasze decyzje autonomiczne, ale proszę je tak ustalać w porozumieniu z poszczególnymi członkami, żeby nie dochodziło do sytuacji, że jest zwoływana komisja, na niej jest dwóch albo trzech członków, bo pozostałe nie pasuje, bo są w pracy. Ja chciałbym tutaj złożyć do ścisłości, na przykład budżetówka. Jeżeli będzie zapytanie o stan, to musi być dostępna Pani skarbnik, czy Pani... No dobrze, ale nie musi być do 12, ja może być 14. No dobrze, no ale to czasami w godzinę się nie zdąży zrobić, żeby pójść ktoś wydrukował materiały. Dlatego czasami są takie dni, że zwłaszcza przygotowanie budżetu czy tego. Ja wiem, że nie pasuje dla Reni, no być może trzeba inaczej mieć rozstaw, tak samo dla Tomka nie pasuje, albo na przykład, żeby Renia niech ma plan godzin tygodniowy i Tomkowi jakiś dzień, który jest jeden w tygodniu, może najbardziej pasuje i wspólnie możemy ustalić. Ja nie mówię, że to musi być godzina 12, może to być godzina 13 czy 14. Czy, no nie wiem, no na przykład nie dzień, dzień przed sesją, bo to jest zbyt mało czasu na konsultacje. To taka moja prośba, żebyście na przyszłość wspólnie podejrzewali się stosować, co do godzin. Kolejna sprawa, otrzymali Państwo projekt uchwały w sprawie zmian statutu. Dotarły do mnie sygnały, że część z Państwa ma jakieś uwagi, bardzo proszę. Właśnie ja chciałam. Bo tak od okresu, gdzie była tutaj prezentacja, no tak kilka dni zostało naniesionych. A więc chciałam wnieść uwagę do paragrafu 39, bo moim zdaniem, jeżeli sesja przed samą sesją się na piśmie złoży, to przewodniczący nie będzie mógł się odnieść, albo w tę sesję będą musiały się przesuwać, bo skoro będzie trzeba nagranie odtworzyć, tak, no to będzie trochę długotrwało. Znaczy, chodzi o pewnie protokół. Tak, o protokół chodzi, dokładnie. Znaczy, generalna zmiana jest taka, że protokołu mielibyście Państwo nie otrzymywać w obecnej formie, tylko miałby być do oglądu w biurze Rady na 7 dni przed sesją. Tak troszeczkę jedno drugie wyklucza, no bo protokół jest wykładany na 7 dni przed sesją, natomiast zatwierdzany jest dopiero na samej sesji, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego jest wykładany do publicznego oglądu. To nie to, że są tam jakieś rzeczy, z którymi nie mogą się zapoznać czy radni, czy mieszkańcy, ale między innymi dlatego, że mogą ulec zmianie w wyniku nanoszonych uwag. Poprawek. Więc jakie propozycje? Ma zostać tak, jak było dotychczas, czy jakoś modyfikowany? Proszę bardzo. Tak,
No może to tak jak było, to kwestia papierowa, zdajemy papierowo, ewentualnie jak ktoś nie chce papieru, pani Justyna pewnie może jeden wysłać. Tak. I po zatwierdzeniu dopiero był publiczny. No i tak samo interpelacja, jak do tej pory. Kto będzie chciał ustnie, proszę bardzo, a kto pisemnie, to też nie chce. W sensie, drodzy Państwo, przy interpelacjach proszę jednocześnie wyczulać. Interpelacje dotyczą spraw związanych z bieżącą działalnością gminy. Żeby nie mieszać drobnych zapytań w interpelacjach typu jakaś tam dziura, czy jakieś tam problemy z nieświecącą lampą. Owszem, to są sprawy istotne z punktu widzenia mieszkańców, ale żeby je przekładać na wolne wnioski, albo bezpośrednio do pracowników urzędu. To nie ma konieczności czekania z tym aż do sesji. Są pracownicy odpowiedzialni za oświetlenie, za drogi i wtedy można w okresie międzysesyjnym zgłaszać to do pracowników. Być może... Proszę. Jeszcze do paragrafu 56 chciałam się odnieść. Tutaj jest, że w punkcie drugim, że komisję przewodniczący może odwołać dwóch członków komisji. Chciałam powiedzieć, że połowa. Teraz wszystkie komisje będą miały po 5 członków. Nie, rewizyjna 6 została. Będzie 5, nie. Członków i dlatego połowa to jest 2,5, więc moim zdaniem powinno być 3 członków. To takie, taka tylko. No rozsądne. W punkcie trzecim w skład komisji stałych wymienionych wchodzi od 3 do 5 członków. Tak, że jest minimalnie 3. Kiedyś komisja rewizyjna miała tylko 3 członków, a teraz ma do 5 członków. I teraz wszystkie będą miały komisję. Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, kiedy te zmiany skąd się wzięły, bo mieliśmy tutaj prezentację, państwo radni wnosili uwagi. A tu nagle trafia projekt uchwały i są zmiany jakoś tak... Ja wtedy nie wychwyciłam, ale mówiliśmy o tym. Ale chcemy, żeby w komisji... Nie, komisja rewizyjna tak, ale ja mówię o pozostałych. Nic nie było o odwołaniu radnego, nic nie było, że imiennie wyniki głosowania publikowane w BIP. Znaczy tak, drodzy Państwo, jeszcze tu jest zmiana nie do końca sprecyzowana. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym, imiennym, o ile przepisy ustaw statutu nie stanowią inaczej. Ja przypominam, informuję, że głosowanie jawne, imienne jest szczególną formą głosowania i jest ściśle określonych przepisach stosowane. Więc jawne tak. Jawne, wszystkie są jawne tak. Głosowania, natomiast jawne, imienne odbywa się poprzez wyczytywanie poszczególnych radnych z listy i odnotowywanie tego w protokole. To dotyczy zwołania referendum i ściśle określonych przepisów, takich spraw szczególnej wagi, natomiast to nie może być stosowane w codzienności. To żaden z samorządów publicznych tego nie stosuje, ja nawet wykładnie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która z gmin to wprowadziła, no i zostało to uchylone w statucie. Jeżeli bardzo komuś zależy, chociaż nie wiem, może podać do protokołu i wtedy przy każdym głosowaniu będzie jego nazwisko odnotowywane przez urząd. Chociaż uważam, że nie ma takiej potrzeby z uwagi na to, że obecne wszystkie sesje są nagrywane. Paragraf dalej jest: uchwały wraz z innymi wynikami głosowania publikowane są najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji w BIP Urzędu Gminy. Też nie zawsze da się to zrobić. Nie, to jeżeli byłoby głosowanie jawne i imienne, wtedy tak. Jeżeli by ta procedura dotyczyła tego głosowania, to wtedy tak. To jest taki wymóg. W punkcie 18, w paragrafie 58, podpunkt 6, za udział w obradach komisji, której rady nie jest członkiem, nie przysługuje mu prawo diety. Drodzy Państwo, u nas nie ma zróżnicowania diet za komisję. Jest w formie ryczałtu i bez względu, czy rady jest w 5, czy uczestniczy w 2, 3, 4 posiedzeniach, otrzymuje jedno wynagrodzenie. A ja jeszcze mam pytanie. Proszę, proszę. Jest uchwała podjęta, jeżeli ktoś z Państwa nie uczestniczy w sesji, nie usprawiedliwi się, wtedy ja mam prawo pomniejszyć wiedzę. Także to jest troszeczkę nie... W paragrafie 75 jest punkt 1. Wójt w drodze zarządzenia może powołać swojego zastępcę
określając zakres jego zadań. Czy to jest potrzebne? Tak, jest, dlatego że w czasie nieobecności jest chociażby tak jak urlop wypoczynkowy, czy choroba, szpital. No, ktoś musi czasami w tym momencie podjąć jakąś decyzję, tak? I zastępować wójta. Ale to będzie. A to jest tylko na czas określony. A to sekretarz. Ale sekretarz z mocy prawa nie. Nie może tego zrobić. Nie ma tego zrobić. A to nie można na przykład nazwać w sytuacjach szczególnych właśnie, że sekretarz zastępuje wójta w czasie urlopu. I to jakby było w statucie zapisane. Ja to nie, to nie, ja nie, się nie, wydaje, nie, nie, ja tak, bo to Państwa komisja pracowała z Panią Sekretarz, więc ja tych propozycji jakby na chwilę obecną w trakcie pracy nie znam. Natomiast no, wiem, że był taki zapis, że był problem z zastępowaniem w pierwszej wersji. Natomiast jak tu jest podawane, to trzeba z tym zapoznać. Natomiast jest potrzeba, jeżeli będzie zgodnie, tak, w trakcie nieobecności, ktoś musi zastępować. Jeżeli to jest to może być uregulowane. Dlatego ja chciałam widzialność, że nie będzie to uregulowane. Mi się wydaje, że z mocy prawa. A to jest zastępca? Tak. Bo właśnie jest zastępca, dlatego ja chciałam. Nie, to powinno być zastępca, że ja mam wnosić poprawki, na pewno było sekretarz. W punkcie 25, paragraf 82, punkt 1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania są zastępca wójta, który jest powoływany i odwoływany przez wójta z zarządzeniem oraz skarbnik gminy powoływany i odwoływany przez radę gminy. Należy wypełnić zapisem na wniosek wójta, bo skarbnika owszem powołuje rada, natomiast na wniosek powołuje i odwołuje, ale na wniosek wójta. To by na pewno trzeba było uzupełnić. No, pozostałe sprawy. No. Paragraf 26. Tutaj też porządek obrad obejmuje w szczególności. Trzeba zmienić, bo tu nie jest tego. Który podpunkt, Pani Elżbieto? Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. Ale podpunkt. To jest jeszcze w ogóle cały paragraf. Tutaj trzeba by było dostosować do naszego porządku obrad. Ja nie wiem co. Pan ma. Ja mam ten. Ustawę, bo pan szuka zmian. W zmianach tego nie ma, panie komisarzu. A który to jest statut? Paragraf 26. Tak, w statucie proszę. To to, co jest w statucie, to nie zgadza się nam z porządkiem obrad, jakim my mamy zawsze. No w porządku obrad możemy wykreślić powoływanie protokolanta, bo no pani Justyna jest tak jakby niejako z mocy prawa wskazane na nas, więc no. Ale jeżeli pani z tym nie będzie, to musimy powoływać na jej miejsce kogoś innego, czyli nie możemy pominąć. Tak, można zapisać tak jakby pracownika urzędu gminy. Nie. Ale to tam to już jest nieistotne. Bo to jest jeden punkt mało nie rzutujący na przedłużenie. No, regulamin Komisji Rewizyjnej, no to już pozostawiam autonomii Komisji, bardzo rozbudowany. Szczegółowy. Ja to jeszcze też mam właśnie co do regulaminu takie jedno pytanie, bo na końcu jest obsługą biurową Komisji Rewizyjnej, wykonuje pracownik wyznaczony przez wójta, a też moim zdaniem powinno być, że wykonuje pracownik biuro obsługi Rady Gminy. Czy to niekoniecznie? Pracownik biura obsługi rady, no to jest w temacie organizacyjnym, który odpowiada za obsługę rady, tak? Wyznaczony przez wójta, no bo czasami jest, zdarza się sytuacja, jak w tej chwili są zmiany w przydziałach czynności. Bo możemy robić takie zmiany organizacyjne, zmieniając przydział czynności na poszczególnych pracowników. Czyli pracownik biura obsługi rady, to taki i na jedno. Jest paragraf 13 regulaminu. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. Co oznacza środki? Może poproszę panią sekretarz o
Ja mam jeszcze bardzo proszę o ciszę. Tutaj w punkcie czwartym paragrafu 11 przewodniczący komisji rewizyjnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli zawiadamia na piśmie podmiot podlegający kontroli w zakresie i terminie kontroli. Także tu jest, czy te terminy troszeczkę nie będą za długie, bo czasami pamiętacie Państwo, że dochodziło do sytuacji, że trzeba było tą kontrolę szybciej przeprowadzać, zwłaszcza gdzie już był jakiś termin ustalony i żeśmy podjęli uchwałę. To znaczy, jeśli chodzi o skargi jest inaczej, a jeśli chodzi o kontrolę, planowane kontrole. Planowane kontrole według planów pracy. A można by było wprowadzić taki zapis do tego regulaminu komisji rewizyjnej, że nie są całkiem, nie są w ogóle rozpatrywane pisma niepodpisane, tak zwane anonimy. Ale to nie ma tylko trzeba wprowadzać, bo to jest oczywiście. Bo takim anonimem później trzeba się zajmować i badać, to jest strata czasu. Nie trzeba. Ale jak dotąd nikt się nie zajmował, nie zajmował, była sytuacja. Skarbówka przyjmuje. Skarbówka. Dobrze, to ja spotkam się z panią sekretarz i jeszcze omówimy te szczegóły. Czy jeszcze jakieś pytania albo... Jeszcze... No bardzo proszę. Tutaj ja dostałem odnośnie tej spółki. Znaczy to są takie założenia wstępne i też założenia wstępne do projektu, bo to jest projekt umowy dzierżawy. On jest już w tej chwili z naniesionymi naszymi poprawkami jako propozycje, z czym my nie bardzo się zgadzamy, co chcielibyśmy zmienić. To, co Państwo otrzymaliście, to jest taki jakby ogólny zarys umowy dzierżawy, tak? Gdyby ta spółka miała być powołana. Po to na prośbę Pana Tomka te dokumenty, które już jakby wstępnie zostały też zweryfikowane przez prawnika, stąd też zostały przekazane do wglądu. Bardzo proszę też o informację zwrotną, jeżeli Państwo coś się nasunie, analizując te dokumenty, to bardzo chętnie przyjmę propozycje i jakieś wskazówki. My też, mówię, cały czas pracujemy, już odnotowujemy jakieś tam nasze uwagi, no i pewnie w kolejnych spotkaniach będziemy negocjowali pewne zapisy. To jest tylko przykład, jakiś ogólny zarys. Ale już teraz mamy się do czego odnieść, tam nie mówimy na proste słowa. I ja jeszcze na koniec. Ja też chciałem właśnie było. Chyba był wcześniej. Pan był wcześniej. Tak? No dobrze. Pani Ela propozycję taką rzuciła. Uważam, że fajna. Wprowadzić kodeks postępowania radnego. Z uwagi na to, że czasami nasze emocje wychodzą dalej. Czasami radny pozwoli sobie gdzieś w miejscu publicznym, abstrahuje tutaj, nie tykam kogoś z was, coś zrobić, wobec czego my powinniśmy mieć jakąś możliwość dyscyplinowania tej osoby i publicznie wykazać, że tak, wiemy i on popełnił źle. Żeby nasi wyborcy, radni wiedzieli, że my nie może odcinamy się od tej osoby, która na jakiś czas błądziła, ale też również traktujemy takie zachowanie za naganne. I tutaj taki projekt kodeksu chyba przyszedł nami. To jest na takiej zasadzie, żeby każdy się zapoznał z tym, to nie jest akurat na 3-4, ale warto zrobić. A nuż może nasze spotkanie miałyby troszeczkę inny charakter wieku. Dziękuję. Ja mam zapytanie do Pensów odnośnie sytuacji, która ostatnio pojawiła się na naszym cmentarzu gminnym, bo okazuje się, że w niektórych miejscach są żyły wodne i w takim momencie, kiedy kopany jest grób, to potrafi w jedną noc zapełnić się 700 litrów wody. I później jest problem następnego dnia, żeby pochować, bo tą wodę trzeba wypompowywać. I teraz myślę, że należałoby jakieś kroki w tym celu poczynić, nie wiem, czy zbadać teren, zatrudnić geologa, żeby wykopać tam jakieś studzienki odprowadzające tą wodę.
Już odpowiem Pani. Takie kroki już dawno zostały podjęte po pierwszym sygnale, kiedy, bo tak naprawdę wcześniej problem się do nas przynajmniej nie docierał. To jest problem, który pojawił się niedawno, bodajże przed 2 tygodni, gdzie dotarła do nas taka informacja. Nie wiem, z czym to jest związane, czy to też łyczy, czy też pogoda. Więc po sygnale został sprowadzony geolog i takie badanie zostało przeprowadzone w tym terenie. Okazało się, proszę Państwa, że grunt, który tam jest przeznaczony, szczególnie w tej części jakby niższej, tak, tamtej stronie, stwierdził geolog, że jest no, bardzo trudny, ponieważ jest bardzo duża warstwa gliny nieprzepuszczalnej, a mała warstwa piasku. W związku z tym opady, czy też, chociaż nie było takich opadów śniegu, ale to wszystko powoduje, że woda zaczęła po prostu się gromadzić, bo glina nie przepuszcza dalej tej wody. Dlatego też zostały podjęte działania i w tej chwili ten teren jakby został wyłączony dla pokówku, a wyznaczony został teren bezpieczny tam, gdzie ten pokówek może się odbyć. Taką mamy... Mogę podpowiedzieć. Badania przeprowadzone przez geologa. Pompa obrodowa kosztuje 200-300 zł. Wąż celowy momentalnie wybuchł. Tak, tylko że to jest, bo tam była wypompowywana, tylko to nie przynosiło efektu, bo w momencie, kiedy woda została wypompowana, wcześniej rano, to za chwilę ta woda napływała. Ze względu na położenie terenu i na zbadany grunt. Ten grunt tak naprawdę no, nie nadaje się na to, że jest bardzo duża warstwa nieprzepuszczalnej i woda zostaje zatrzymywana. Bardzo proszę o ciszę. Zostały przerwane rurki drenarskie, które były, bo tu kiedyś był grunt rolny i być może. No i to są. I taki jest skutek, bo do tej pory nie było takiego problemu. Ja mówię osobiście, no jestem prawie już 1,5 roku i tak naprawdę problem został zasygnalizowany tak dopiero 2 tygodnie temu się pojawił u nas. Jeżeli chodzi o napływ tej teraz się kopie kopareczką, czasami przyjeżdża, kopie grupi i nikt tam nie zauważa, że wykruszyła się jedna rurka i później się robi napływ wody. No bo glina nie przepuszcza, wykopany dół, więc znajduje ujście i zbiera się po prostu tym przygotowanym razem. W kwestii wyjazdu do Kozłowa, tutaj Pani radna mnie zapytała, więc mówię tak, podjęłam staranie na Państwa prośbę. Taki wyjazd jest możliwy w terminie ustalonym z tamtejszym wójtem Kozłowa. Byłaby to wizyta przyszły, znaczy poniedziałek 4 na godzinę 11. Więc decyzja należy do Państwa. Dzisiaj musiałabym wiedzieć, dać informację, ile osób ewentualnie jak. Termin został zarezerwowany przez tamtego wójta na to spotkanie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wyjazdem, to proszę o jakieś deklaracje. Rozmawialiśmy jeszcze. Bo jest też możliwość zaproszenia pana wójta do nas. To może właśnie w ten sposób. Bo tam dopiero oni są w fazie rozpoczynania tych inwestycji, tak? Znaczy na tej chwili składają te wnioski, inwestycje zostały poczynione pierwsze, tak jak tutaj jest propozycja umowy dzierżawy kotłowni, czyli połączenia jakby sprzedaży tego ciepła do odbiorców indywidualnych, bloków i tak dalej. Takie zadanie było pierwsze wykonane. Praktycznie mam, proszę Państwa, przygotowanie dokumentacji też do projektu, tak? Czyli wszystkie audyty energetyczne, wykonanie projektów technicznych, całej dokumentacji, pozwoleń na budowę i tak dalej. To tak naprawdę za praktycznie około roku. W tej chwili, tak jak mówię, składają duży wniosek. Przygotowywali się do tego wniosku w ramach programu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bo to, co mówił Pan Dyrektor, prawda? Teraz jest możliwość skorzystania z dużych środków na OZE dla małych i średnich przedsiębiorstw, mniej dla jednostek samorządu terytorialnego. I oni z tego skorzystali, przygotowali. No nie chcę tu myśleć, ale wiem, że na kilka milionów, ten chyba Pan Dyrektor tutaj mówił też, taki projekt i w kwietniu jest już ten pierwszy nabór. Ja bym sobie życzyła, gdyby się udało, gdybyście Państwo podjęli taką decyzję, żeby tutaj jakoś tak mobilizować ewentualnie powstałą spółkę, żeby zmierzyć się najpierw do rozpoczęcia przyszłego sezonu grzewczego z wymianą źródła ciepła w zespole placówek,
Bo tak jak wspominałam, pani dyrektor obecna zgłaszała mi, że nie wie, drży, czy ten piec, który funkcjonuje, wytrzyma do końca tego sezonu. Wymaga natychmiastowej naprawy bądź wymiany. No jest to wiele, wiele lat, ja jeszcze pamiętam ten piec funkcjonujący, dużo obciążeni, bo przecież sporo budynków nie spełnia wymogów. To jest taka rzecz najistotniejsza, no i oczywiście remont ośrodka zdrowia. Tutaj na komisji już pan radny Idek też wspominał, że nawet nakaz jest w sanepidu, ośrodek zdrowia dostał, tak? Natychmiastowego remontu, więc to są te inwestycje, które chciałabym się przygotować jak najszybciej, dlatego że też nabór na tak zwaną głęboką termomodernizację wniosków odbędzie się w miesiącu grudniu z programu operacyjnego, regionalnego programu operacyjnego RPO. W grudniu jest nabór wniosków. Żeby przystąpić i skorzystać z tego programu, czy to my, czy też w formie powiedzmy zawiązanej spółki, no to też trzeba bardzo się sprężyć, żeby przygotować pełną dokumentację techniczną, audytową i tak dalej. Więc dlatego też no jest to, jesteśmy w tej trudnej sytuacji, że jesteśmy zobligowani tymczasem ogłoszenia konkursu, gdzie możemy składać wnioski o dofinansowanie. Tak? Nie mamy tyle czasu, jak miało to słowo, że mogli na spokojnie, zanim te programy dotacyjne się ukazały, że mogli się przygotować technicznie, tak? Przygotować te projekty techniczne, remontowe i tak dalej. Bo każdy projekt, no przygotowanie projektu jest związane też z ogłoszeniem przetargu. Przetarg z kolei też jest czasowo tak określony, więc to wszystko trwa. A czasu mamy niewiele. Ale można, czy jest szansa, że się uda, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Tylko trzeba było się sprężyć. Tylko, że jeżeli, no, dlatego, ale jest potrzebna decyzja. Jeżeli mamy zawiązać taką spółkę, to my jako gmina nie będziemy ponosili kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji. Natomiast jeżeli mamy robić to sami we własnym zakresie, przystąpić do tych programów, to my musimy w tej chwili już ogłaszać przetargi na przygotowanie dokumentacji technicznej. Już. Bo to też jest proces trwający w czasie. No i oczywiście wiąże się to z kosztami dla nas. Jeżeli byłaby to spółka, to oni się tym wszystkim zajmą i to będą ich koszty. Stąd też udział własny w tej spółce finansowy tej firmy, te załóżmy pierwsze 200 tysięcy, jest przeznaczone na sfinansowanie przygotowanej niezbędnej dokumentacji przez spółkę na przeprowadzenie tej termomodernizacji. Tak to wygląda. A kiedy ten pan Wójt mógłby do nas przyjechać? No powiem szczerze, że o przyjeździe nie rozmawiałam w tym sensie z panem Wójtem osobiście, tylko z panem dyrektorem, bo wstępna decyzja była o naszym spotkaniu tam, więc pan Wójt nam szukał terminu, żebyśmy się wspólnie mogli spotkać, ale to no mogę odpowiedzieć jutro, tak? Musiałabym skontaktować się z panem Wójtem i z panem dyrektorem, żeby wspólnie tu ustalili przyjazd, bo myślę, że tutaj wspólnie wtedy. Być może jeszcze, nie wiem, przewodniczący rady, żeby to było wiarygodne tamtej, ale no to musiałabym porozmawiać. A ja mam pytanie, bo tak szczerze mówiąc nie załapałem na poprzednim posiedzeniu w kwestii finansowania tej inwestycji. Czy mam to rozumieć tak, że oni wchodzą, robią i my płacimy dalej jak zwykle? Być może troszeczkę obniżone. A oni przez to, że obniżyli już, obniżyli wkład potrzebny do ogrzania tego mieszkania, to mogą brać się na siebie, tak? Tak jest. Korzystają też z pieniędzy pozyskanych ze środków zewnętrznych, tak? Bo jeżeli będą ubiegać się o dofinansowanie na przykład z Wojewódzkiego czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to będą ich środki. Czy taka symbioza jakby może trwać? To jest kwestia zapisania w umowie. Czy ta współpraca będzie trwała 8 lat, 10 czy 9, ale na pewno minimum to musi być te 5 lat, bo jeżeli wejdą w jakiś program, to zawsze po realizacji inwestycji jest trwałość projektu. I trwałość projektu jest określona okresem 5 lat. To mówiąc tak po chłopsku, będziemy płacić tyle samo, co płacimy, ale będziemy mieli obiekty już wyremontowane i dzieciaki nie mogą. I bez naszego wkładu własnego, bez wkładu własnego gminy, bo ten wkład własny jest obligowany do pokrycia spółka, która powstała. Stąd jest to spółka też, no w sensie większym udziałowcem jest firma, natomiast my jesteśmy tym udziałowcem mniejszości.